zapraszam do obejrzenia jednego z naszych najlepszych, bez przesady, przedwojennych filmów. Nosi on tytuł Dziewczęta z Nowolipek. Jest adaptacją znanej powieści Poli Gojawiczyńskiej. Powieść cieszyła się ogromnym powodzeniem. Filmowcy nie mogli tego faktu nie zauważyć. Główne bohaterki filmu, dziewczęta z Nowolipek, warszawskiej dzielnicy, która przed wojną była biednym i szarym przedmieściem stolicy. Tak je charakteryzowali autorzy przedwojennego programu filmowego. Bronka, grają Elżbieta Barszczewska, ciężko przeżywa śmierć ojca pijaka. Musi szukać pracy. Tęskni za ukochanym, który walczy w legionach. Mimo to daje się pokonać życiu i stanie przed najdroższym, złamana i niegodna już jego miłości. Franka, Jadwiga Andrzejewska, pisze wiersze, marzy o teatrze, o literaturze. Czeka ją ciężka walka, pełna goryczy i rozczarowań. Amelka, Tamara Wiszniewska, dąży do zbytku i bogactwa. Była piękna i zdawało się, że zdobędzie to, czego chciała. Zapomniała jednak, że za wszystko trzeba płacić. Kwiryna wrosła w Nowolipki, rozparła się szeroko, pewnie. Pracuje wytrwale, trzyma się kurczowo sklepu odziedziczonego po zamordowanych rodzicach. I w miłości jest mocna i wytrwała. Mam dosyć maminych morałów. Ja nie chcę siedzieć w domu. Muszę mieć fach w ręku. Jezus Maria. Myj nogi! Nie będę! Mówię ci, myj nogi! Nie będę! Pan! Ja mamie tego nie zapomnę! Nigdy! Nigdy! Już wytrzymać nie można w tym domu! Ależ mam, co mama widzi w tym złego? Ty się jeszcze pytasz! Bestynica! Mamo! Mam! Przecież ona jest artystką! Artystka, to w kabarecie nogami wywija. Życie dziewcząt z Nowolipek nie było usłane różami. Tak je opisała Pola Gojawiczyńska, tak też pokazane zostało na ekranie. To, że film odniósł sukces równy sukcesowi powieści, przypisać należy temu, że scenariusz powstał w ścisłej współpracy filmowców z pisarką. Pod takim zresztą warunkiem zgodziła się ona w ogóle na adaptację. Współpraca przebiegała bezkonfliktowo, jako że scenarzystami byli fachowcy, reżyser Józef Lejtec i Stanisław Urbanowicz. A adaptacja nie była łatwa, ponieważ powieść jest wielowątkowa, ze sporą ilością bohaterów. Osią powieści stało się podwórko kamienicy, które, jak pisano, urosło do symbolu świata mieszkających tu dziewcząt. Wybrano losy czterech dziewcząt, ale nie są one równomiernie rozłożone. Kwiryna stała się postacią drugoplanową, podobnie Amelka. Trochę więcej miejsca poświęcono Franie. Na pierwszy plan wybija się Bronka. Pamiętaj, że jeżeli uczynisz coś niegodnego naszej miłości, nie chcę cię widzieć na oczy. Obraziłeś mnie. Obraziłeś nie wiadomo za co.
Przecież poszłam za tobą nie dlatego, żeś mnie o to prosił, ale że... Że co? Powiedz, że co? Elżbieta Barszczewska gra Bronkę w sposób bardzo zróżnicowany. Ma też ku temu odpowiedni materiał. Jej losy i przeżycia zostały najpełniej przedstawione. Pisano słusznie, że gra subtelnie, czując i rozumiejąc wszystkie zawiłości losu i psychologiczne głębie młodej dziewczyny postawionej wobec nieraz przerastających ją wyzwań. Choć zwracano też uwagę na, jak to nazywano, kapryśną słodycz jej gry. Broniu, już dosyć. Tyle piłaś. Ale ja prawie nic nie piłam. Dzisiaj to nawet pan mi się podoba. To trzeba oblać. Kelner! Za pana! Czy mogę panią iść do tańca? A, to w takim razie ja proszę panią do tańca. Nie, nie, zatańczcie ze sobą. Dziękuję ci, Broniu, żeś została ze mną. Pola Gojawiczyńska po obejrzeniu filmowych dziewcząt z Nowolipek oświadczyła: film oddaje wiernie nastrój powieści. A surowy krytyk Wiadomości Literackich stwierdzał: rzecz jest po prostu nie do wiary. Coś się w polskim filmie przełamało. Odwrócił się jakiś zły los. Powstał film, który jest dobry i to nie tylko w polskiej skali. Czego ty chcesz? Ty nie jesteś zdolna do miłości. Nie, do pracy. Dałaś mi dobrą lekcję. Najlepiej będzie, jeśli się w ogóle nie będziemy widywać. Co ty ze mną wyprawisz? Czy pan nigdy nie pomyślał, że człowiek czuje tak, jak musi, a nie tak, jakby był? Jeszcze nie tak dawno dziewczęta z Nowolipek należały do żelaznego kanonu polskiej literatury. Obawiam się jednak, że dziś młode pokolenie nie ma o tej powieści zielonego pojęcia. Szkoda, bo czy podstawy tych dziewcząt, ich marzenia i skomplikowane dramatyczne losy są naprawdę tak dalekie, tak niezrozumiałe, nieinteresujące dla dzisiejszych widzów, także dla widzów młodych? Czy to, o czym pisano już przed wojną, nie jest aktualne dziś? Umieją walczyć dziewczęta z Nowolipek. Niejedno przeżyły. Nie ugięły się jednak, lecz zahartowały w tej walce o lepszy, wymarzony świat. Bronka, zapamiętaj, nic od ludzi za darmo nie dostaniesz. Za wszystko trzeba płacić. Każdy czegoś zażąda. Czy ty potrafisz żyć grzeczne życie bez domu? Film Dziewczęta z Nowolipek nie schodził ze stołecznych ekranów przez 2,5 miesiąca. A na Targach Wschodnich we Lwowie w roku 1938 otrzymał prestiżową nagrodę. Zapraszam teraz państwa serdecznie do obejrzenia tego naprawdę dobrego, bez żadnej taryfy ulgowej polskiego filmu Poli Gojawiczyńskiej i Józefa Lejtesa z 1937 roku.